Plebiscyt Izydory 2023. Kategoria Rolnictwo zrównoważone. Szanowni Państwo, w tej kategorii wygrał produkt Novobact Azofosfo. Przede wszystkim czujemy ogromny zaszczyt. Bardzo się cieszymy, że nasi zadowoleni klienci obdarzyli nas takim zaufaniem. Jest nam niezmiernie miło. Oczywiście nie zawiedziemy tego zaufania. Jesteśmy dumni, zapracowani, gotowi do dalszej pracy. Cieszymy się, że mamy takiego, i to nie dystrybutora, tylko partnera, jakim jest Sample Merol, i im również dziękujemy za to, że nas wspierają i pracują równie ciężko z nami. Wiedza i przede wszystkim dobry produkt. Ja jako osoba, która odpowiada za dział badań polowych, mogę z pełną świadomością powiedzieć, że ten produkt działa, że jest to naprawdę bardzo dobry produkt mikrobiologiczny, który sprawdza się w warunkach polowych i to zostało docenione przez naszych klientów. Fantastyczny, dynamiczny zespół, który jest na każde zawołanie naszych klientów, który ciężko pracuje i będzie pracował pewnie jeszcze ciężej. Zaskoczymy bardzo, ale potrzebujemy jeszcze chwilkę, żeby zrobić poważną kampanię i zaprosić Państwa do naszego laboratorium i powiedzieć o tym, co robimy w przyszłym roku. Może to zabrzmie buńczucznie, ale światowo. Dalej będziemy atakować pewnie cały wszechświat, wprowadzać nowe produkty nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z nowego naszego laboratorium, z nowej naszej fabryki, gdzie pewnie z przyjemnością Państwa zaprosimy na otwarcie. Produkt, który dzisiaj uzyskał wyróżnienie w ramach Izydorów, jest to produkt Novobact Azofosfo. Jest to produkt mikrobiologiczny, który w swoim składzie posiada 3 szczepy bakterii, 2 bakterie odpowiadające za wiązanie azotu oraz jeden szczep bakterii, który odpowiada za uwalnianie fosforu i przyswajalność dla roślin. Ja ze swojej strony chciałem podziękować całemu zespołowi, Marcie, wszystkim chłopakom z BGD, którzy pracują w terenie, naszym pracodawcom również, tak jak powiedziałem, partnerowi firmie Ampol Merol, która nas serdecznie i mocno gorąco wspiera zawsze.